Też są te lasery oczywiście. Albo te. No to tam nic nie ma. Właśnie tą kiję też widziałem. Ty wiesz, ile ja zapłaciłem za wymianę sprzętu z masą z robotą ze wszystkim? Mam 40 może. No, zgadłeś. Też niecałe. No. Czego mi żona sprawiła, wyłaza też nie, poszła? Nie, ja bym do tej wody nie wchodził. Nie. No ona ma 8 stopni gdzieś pewnie. No. To znaczy inaczej, z moją fialką. Ojej, nie. No co masz, cienką? 3 stopnie ma. Co? Czy ze 3 stopnie ma? Zimniej niż w jaskini? Bo w jaskini powinno być chyba 8, nie? Zewnętrznej temperatury 8, tu my mamy 8. No. Ale woda ma 3. Aha. 3, 4. Bo ludzie cię oszukują na potęgę, nie mają po prostu żadnych skupów, absolutnie, zero. Takie nicu mi się było zajęte. Jeden też 8 silnik. 142 konie. Ja bym jedynie co to z Fiatów, znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o Fiaty, to na budżet uważam. Czyli ta następna generacja komórki, że tak. Znajomy ma talento. Fiaty to są takie nie wiem. 1,6, 120 parę koni. Jeszcze jak było na gwarancji, czy tam jest generalnie auto działa w takim trybie, że sobie jedziesz, nagle się zaświecają wszystkie czeki, a potem te wszystkie czeki nagle gasną. Potem zaczyna wypadać zapłon, że ci tak chwilę poszarpuje, auto no, poszarpuje. Okej, okay. I po 5 minutach z powrotem wszystko... Okej. Okay. Zaczajcie ci jeszcze ten rzep tam, znaczy rzep. A, masz takie szlury. Dobra. Pytanie ze 100 punktów kazek. Czemu pianki nurkowe mają zamek z tyłu? Nie wiem. A czemu? Z przodu też są. No ale... Z przodu są tu na barach są, że sam sobie nie zapnąć, tylko musisz z tyłu zapinać. A to, że ci musi ci zapiąć w tyłu. Tak. To znaczy ja mam taką, ale są takie, z którym można tylko tak. Docieplasz piankowy pianki mam tak zapinać. Dobra. Tak, tak, od wody można trochę wziąć. Ale ja? Przegrabię. Pamiątkowe zdjęcie. Nie, dobra. Ja dokumentujemy. Warto. A ty mi daj tą GoPro i ja bym pójdę tam do wody. Tylko zaczekaj, jeszcze jedno światło ściągniemy, żeby świecić pod wodę. To jest historyczne wejście. To jest historia w polskiej speleologii. Nie ma żartów, nie ma żartów. To są poważne sprawy. Dobra, idziemy, badamy tu od początku, co nie? Dobrze. Tam nie wpaść. To już jest metr głębokości. Kurwa, rękawiczek sobie niesie. Nie ma tam nic? No nie widać, skąd widać. Nie schylasz się? Tam jest tak głęboko? O, ale przecież tu jest kurwa syfo. Chcesz zobaczyć? Na to pewnie. Ale jestem teraz z drugiej strony od razu, czy? Jak? Tam, z tamtej strony. No przejdę troszkę dalej. No dla nich to... No przez wodę to będzie. Tam jest to, co ja tam straciłem. Kurde, przez tą wodę trochę nie chcę mi łapać.
kasę. Góra jest nagrywanie. Zobacz, świeć, panie. Zobacz, jest świeć, panie. Zobacz. O, to. Sprawne. Kurwa, to wszystko. Chłopie, tam idzie chodnik, sala, nie chodnik. Co ty gadasz? Ale to jest wszystko pod wodą? Tak, taka salka jak tu, to znaczy nie aż taka duża, bo aż tak nie widać. Tu ze sprzętem trzeba dokować. A tam jest zalane pod strop? Tak. Udają, tam chyba przejdzie. No nie wiem właśnie, chyba trzeba czekać na suszę. Tu się naprawdę obniży o prawie metr. Tak mówisz? No byłem tutaj w czasie suszy i widziałem. Znaczy tutaj, tam na tamtych jeziorach. Wiesz co, z 5 metrów tam idzie. To pod tą ścianę? Tak. Jaka gruba i wyciska mnie we wodę, bo nie mam dociążenia. Nie wiem, bo że to tak głęboko. No i teraz tam. To jest chyba główny ciąg, żeby tylko coś tam było. Co ty go... Pływa. Co idzie tam na wprost? Ta sala jakby cały, przed... Cały idzie tam, gdzie jeden, drugi. A to jest zalane dużo... No tam kobra, na ten komin nie ma nic. Koniec komina? Tam jest piękny. Czyli będzie tam kontynuacja jakaś solidna? Tak. Schodzi tak. No to trzeba powiedzieć, jest tu... No to... Z tym kapelą.